dzisiejszym odcinku zaglądamy na nasze rodzime podwórko, aby pokazać, że dla oglądania pięknych widoków wcale nie musicie pokonywać tysięcy kilometrów. Przed Wami 5 najpiękniejszych miejsc w Tatrach, które gorąco polecamy wszystkim lubiącym górskie klimaty. Nie przedłużajmy, cześć wszystkim, zaczynamy! Nasze podziwianie widoków zaczynamy od Wołowca, czyli szczytu znajdującego się w Tatrach Zachodnich. Wołowiec jest miejscem, w którym krzyżuje się tatrzańska grań główna z północną granią Wołowca. Na szczyt możemy się dostać wybierając jeden z dwóch szlaków, niebieski lub czerwony. Którykolwiek wybierzemy, możemy mieć pewność, że na szlaku nie będziemy sami. Na grzbiecie góry biegnie również granica naszego państwa ze Słowacją. Co do samych widoków, spójrzcie sami, gdyż ciężko to ubrać w słowa. Nieopodal Wołowca, kilkaset metrów niżej, znajdziemy kolejne miejsce godne uwagi. Znana wśród turystów Polana Chochołowska jest częstym kierunkiem wśród fotografów i turystów, głównie ze względu na łatwy dostęp oraz przepiękne widoki. Kilka szczytów w zasięgu obiektywu aparatu oraz wiosenny hit, czyli zakwitanie krokusów, na które przyjeżdżają turyści z całego kraju. Co ciekawe, na Polanie możemy do dnia dzisiejszego podziwiać takie atrakcje jak bufet góralski czy wypas owiec, a dla zainteresowanych istnieje możliwość udzielenia ślubu w tej malowniczej scenerii. Nasza kolejna propozycja na górskie wędrówki to Granaty i nie mamy na myśli wojennych pozostałości. Granaty to masyw górski znajdujący się w Tatrach Wysokich na polskiej stronie, w skład którego wchodzą trzy wierzchołki: skrajny, pośredni oraz najwyższy, Zadni Granat. Naszą uwagę przykuł najmniejszy z nich, czyli skrajny granat, z którego mamy piękny widok na Dolinę Pięciu Stawów. Przez wszystkie trzy wierzchołki prowadzi jeden z najtrudniejszych szlaków w polskich Tatrach, czyli droga na Orlą Perć. W naszym zestawieniu nie mogło zabraknąć znanej z wielu opowieści, widokowego oraz filmów Doliny Pięciu Stawów Polskich, w skład której wchodzą Wielki Staw, Zadni Staw, Mały Staw, Czarny Staw oraz Przedni Staw. Jest to miejsce wyjątkowe, ponieważ możemy z niego podziwiać ogromne polskie szczyty takie jak Świnice, Orlą Perć czy Szpiglasowy Wierch. Uroku dodaje rosnąca tam gęsto kosodrzewina, a przy odrobinie szczęścia możemy spotkać kozice, a nawet niedźwiedzia. Ciekawostką jest, że w dolinie znajduje się jeszcze jeden zbiornik wodny, często jednak pomijany ze względu na niewielkie rozmiary. Mówiąc o zapierających dech w piersiach widokach w Tatrach, musieliśmy obowiązkowo umieścić najwyższy szczyt polsko-słowackiego pasma górskiego, czyli Rysy. Od strony polskiej na Rysy wejdziemy czerwonym szlakiem wiodącym spod Morskiego Oka. Pomimo tego, że szlak nie należy do najtrudniejszych, to nie polecamy go amatorom w klapkach czy sandałach. Prawie 4-godzinna podróż z Morskiego Oka zostanie jednak wynagrodzona. Choć rozpościerający się ze szczytu widok często przysłonięty jest chmurami, to przy odrobinie szczęścia i dobrej pogodzie możemy rozkoszować się niezwykłym krajobrazem, który gwarantujemy na długo zostanie w Waszej pamięci. Piszcie w komentarzach Wasze ulubione miejsca w naszych pięknych polskich górach. Dzięki za oglądanie. Pozdro.